Celestyna Grzybyta, dzień dobry. Nowy tydzień miejscami rozpoczął się burzowo i niestety wieczorem i w nocy wciąż spodziewamy się burz i opadów. Aż do rana może grzmieć w pasie od Pomorza przez część Wielkopolski, Kujawy, centrum kraju, aż po Górny i Opolski Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Lokalnie w nocy utworzą się też mgły. A na termometrach zobaczymy od 15 do nawet 20 stopni. Jutro rano miejscami też jeszcze zanikające burze, lokalnie będzie też mglisto. Natomiast przed południem powinno być już pogodnie, no i ciepło, bo od 21 do 25 stopni. Słaby deszcz może się pojawić jedynie na krańcach wschodnich Zamojszczyzny. Po południu zachmurzenie wszędzie trochę wzrośnie, pojawią się chmury kłębiaste. Najbardziej one się będą wypiętrzać w pasie od Pomorza Gdańskiego, przez Warmię, Mazury, po wschód Mazowsza, ale też po Lubelszczyznę, być może także w Bieszczada. I tutaj może miejscami padać i grzmieć. Te burze lokalnie będą bardzo intensywne. Z groźnymi zjawiskami pojawi się silny deszcz, grad i silne porywy wiatru do około 80 km na godzinę. W całym kraju zrobi się upalnie. Na termometrach zobaczymy od 29 do nawet 33 stopni. Ciśnienie jutro będzie wolno spadać. W środę opady i burze możliwe będą od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę, po Śląsk i Małopolskę. Miejscami silny deszcz do 50 litrów na metr kwadratowy. Temperatura nadal bardzo wysoka, powyżej 30 stopni. W czwartek deszcz i burze już na przeważającym obszarze. Bez zjawisk, tylko na nizinie szczecińskiej oraz na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. I jeszcze jakość powietrza. W tej chwili jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Więcej informacji wieczorem po głównym wydaniu wiadomości. Do zobaczenia.